Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tata Steel 2022, czyli partia z bardzo silnego turnieju szachowego, który, w którym bierze udział Jan Krzysztof Duda, Magnus Carlsen i tak dalej, cała czołówka światowa. Partia tutaj pomiędzy dwoma zawodnikami z Indii, no, wybitni, silni arcymistrzowie spotkali się przy szachownicy i ta partia była o tyle ciekawa, bo była bardzo zwariowana bardzo dużo błędów z jednej i z drugiej strony chociaż można by powiedzieć, że te błędy jak zobaczymy partię, to te błędy były takie praktycznie niezauważalne, ale silnik tutaj jest bezlitosny a od arcymistrzów oczywiście wymaga się bardzo dużej dokładności, ale partia zwariowana ciekawa, naliczyłem tutaj 21 błędów około takich grubszych nie wszystkie będą takie super widoczne i wskazujące przeze mnie, ale kilka się oczywiście pojawi, ale to są tylko błędy silnikowe, czyli w jednej pozycji można by było zagrać troszeczkę dokładniej, ale ruch, który na przykład został zagrany też jest powiedzmy wystarczający, na zasadzie te błędy wyglądały, lecz no dobra, nie przedłużajmy, tutaj może przejdźmy od razu do rzeczy. Białe rozpoczęły ruchem d4, skoczek f6, c4, e6, Skoczek na c3 na c3 i goniec na b4, obrona nimcowicza bardzo e, charakterystyczny i e, taki e, no, debiut, który jest grany często. E, hetman c2, no z planem bronienia skoczka, sprawa prosta, roszada, tutaj czarne robią właśnie szybko roszadę, robią związanie, ale białe też, białe też się cieszą z tego powodu, e, dlatego że mogą mieć parę gońców, e, dla każdego coś dobrego w takich e, pozycjach a3. No w tym momencie nastąpiła wymiana, Hetman wybił na C3 i od razu posunięcie D5, które... Atakuje centrum, sprawa oczywista. Goniec G5 i posunięcie C5. I już widzimy, że ostro się zrobiło na szachownicy. Pionki tutaj, cztery w centrum się złączyły i starają się wyjaśnić sprawę między sobą. No i teraz, właśnie jak tutaj można grać? Białymi można grać wszystko, to znaczy trzy opcje. Można i wybić na D5, można i wybić na C5, można zagrać na przykład na E3 rozwojowo białe postanowiły wybić na c5. No i po ruchu d4 zaczyna się powoli tutaj jazda. Hetman F3. No ten ruch przede wszystkim pomaga w tym, aby tutaj próbować tego skoczka wybić, zepsuć strukturę pionków u czarnych. Jednakże czarne grają tutaj skoczek z b na d7. No i teraz w ogóle silnik już tej sytuacji pokazuje, że Czarne są trochę lepsze, no bo tutaj jest zrobiona roszada, jest wprawdzie pionek mniej, ale te centrum wygląda dosyć atrakcyjnie, więc no, jak tutaj rozwiązać te pozycje białymi? Ale, bo ja powiem tak, silnik silnikiem, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba, że szachiści próbują grać tak... Y nie super szablonowo, troszkę z małym ryzykiem i to jest właśnie fajne w szachach, że ta ocena już jest powiedzmy dla czarnych fajniejsza nieco, ale to jest tylko ocena silnikowa. Poskoczek z B na D7, E3 nastąpiło posunięcie od razu H6, żeby wyjaśnić gońca, no bo jeżeli goniec ucieknie na przykład na H4, to tutaj zawsze możemy te E5 zagrać zresztą tak w partii też było, bo po biciu na E6, skoczek zagrywa na E6 i długa roszada. No i można powiedzieć, że tutaj białymi streamy fajnie, ale nic z tych rzeczy. Tutaj jest ruch E5, goniec się otwiera, grozi goniec na G4. I jeszcze tutaj zauważmy, że pionek oczywiście broni dobrze dobrze pionka centralnego. Skoczek zagrywa na E2. Dobry ruch, dlatego że zobaczcie, prosta taktyka, już wie, że nie można zbić. No, w tej sytuacji nastąpiło D3, prowokacyjne, no bo tutaj widzimy, że jest opcja jednak wybicia pionka, więc czarne postanowiły. No, ten pionek i tak zginie, tylko na zasadach może trochę innych. Skoczek na C3 i goniec G4. No właśnie, e, powiem tak. E, białe oczywiście to widziały, to nie jest podstawka, absolutnie. E, tutaj nastąpiło bicie na D3. I teraz pytanie za 100 punktów, e, czy można tego Hetmana zbić na F3? To znaczy, odpowiedź jest prosta. No, można, tylko kwestia konsekwencji. Oczywiście tu wybicie byłoby niezłe, znaczy byłoby dobre, normalne powiedzmy. Po wybiciu na D8 wieża by wybiła i pionek by wybił. Taka pozycja mogła powstać z jakością mniej u białych, lecz przewaga dwóch pionków, no to daje sporą rekompensatę. Tutaj silnik mówi około remisu, więc. No, ocena sytuacji przez białe były, by była bardzo dobra. Jednakże pogoniec G4 i wieża D3 Hetman zagrał na A5. Jednak tutaj młody 17-letni Arcymistrz próbuje inaczej troszeczkę rozgrywać tę sytuację, no i w tej sytuacji białe zagrały hetman na g3 tutaj można tego pionka teraz oczywiście atakować, można byłoby też dosyć odważnie zbić na b7 całkiem dobre posunięcie, ale to są tak komputerowe ruchy, chociaż ja nie widzę tutaj jakiegoś, jakiegoś zagrożenia, bo jakbyśmy zbili na przykład na b7 i wieża a b8 no hetman c6, zawsze mamy taką opcję hetmana 4, to jest takie moje dosyć powierzchowne myślenie, myślę, że tutaj silnik zresztą też troszeczkę się z tym zgadza, coś tam widzi Większego, czego człowiek może nie jest w stanie dostrzec tak od razu, oczywiście, ale no, takie są szachy. No podejmujemy jakieś decyzje i potem mamy tego konsekwencje. Hetman zagrywa na G3. Hetman zbija na C5 i wieża D2. Wieża tu się zawsze lepiej czuje, przede wszystkim goniec tego pionka broni, i tutaj jest opcja oczywiście jakiejś osłony. Na co tutaj młody Hindus zagrywa goniec na E6? No i właśnie na przykład to już jest taka mała niedokładność, która jest niezauważalna, bo tutaj silnik na przykład wskazuje wieża AD8, wieża z F na D8. Nie pytajcie mnie, dlaczego ja na szachach aż tak się nie znam. Oczywiście trochę się tutaj śmieję, ale poziom arcymistrzowski to są niuanse. Te niuanse, na przykład, bo mi goniec E6 jak najbardziej się podoba, wydaje mi się, że to jest normalne posunięcie. Silnik mówi nie, mówi, żeby grać tak. Dlaczego? Pytaliście silnika, nie mnie. Okej, okay. wydaje mi się, że ludzkie zagranie, jak najbardziej, posunięcie B4. Hetman zagrywa na C8, no i Hetman tutaj zbija na E5. Na przykład, dlaczego Hetman nie zagrał na C7 w tej sytuacji? Bo można byłoby tak zagrać. To jest znowu to, że może czarne bały się skoczek B5. To zawsze, jak się z kimś gra, to jest jakaś taka presja. Wiecie, to jest psychologia. To nie jest tak łatwo grać na wysokim poziomie partii szachów. Bardzo łatwo nam oceniać, bardzo łatwo nam patrzeć, jak ktoś gra. A y, jeśli ktoś jeszcze nigdy nie siedział przy szachownicy, na żywo to polecam. E, świetne przeżycie i na pewno nastąpi y, zmiana steru i zmiana zdania, jeżeli takie macie, że o, jakie to proste! E, przecież on mógł tam zagrać tak i tak. Łatwo się siedzieć z silnikiem, gorzej jak się samemu gra. Polecam serdecznie y, zasmakować tego dreszczyku emocji w prawdziwym turnieju. Hetman zagrywa na C8, Hetman zbija na E5, e, tutaj goniec na C4. I król B2. I pozycja zrobiła się taka, no raczej przyjemniejsza dla białych. Jest pionek więcej, to jest poważny argument. No ale czarne grają A5. I próbują tego króla atakować. B5 jak najbardziej. Ruch normalny, zamykamy wszystkie linie, jeżeli chcą nas atakować, jeżeli mamy taką możliwość. Czarne wybiły na F1, wieża wybiła i Hetman zagrywa na C4. No i właśnie wydaje się, że tutaj czarne zyskują fajną inicjatywę, bo zaraz na pole B3, tutaj po A4 można wskakiwać. Spora inicjatywa mogłaby się wydawać, ale wieża C1 oczywiście trzeba, bo tutaj wisiała wieżyczka. A4 i teraz skoczek B1. No odejście skoczka właśnie jest kolejną taką niedokładnością, małym błędem powiedzmy. Nie jest to perfekcjonizm Karol Senowski. W tej sytuacji należało przede wszystkim zagrać Hetman E7. Należało, no tak podpowiada maszyna, tak tutaj sobie analizujemy, dlaczego ten ruch jest dobry, bo Hetman się przydaje w obronie w tym momencie, gdy mamy pionka więcej i skoczek stoi wyżej, to zawsze zabiera troszeczkę pól przeciwnikowi, więc to jest ten plus. No i na przykład po szachu na B3 król zagry, zagrałby na A1, powiedzmy, wieża by tutaj odpędziła Hetmana, no to Hetman B4 i nie no się takiego układu absolutnie. To jest dobry układ, mimo że zdwojone pionki. Pamiętajmy, że mamy pionka więcej. Jak się sytuacja uprości, to ten pionek zostaje już słabością. Chyba już nawet bym powiedział, jest sporą słabością Wieże na wolnych liniach. Same plusy tutaj dla białych. Jednakże, właśnie jak to w szachach, błędy istnieją. Skoczek zagrywa na b1. Hetman dał szacha na b3. Król a1 nie ma wyjścia. Wieża ac8. Pozycja jest oceniana jako równina. Tutaj po wymianach Hetman zagrywa na F5. No, naturalnie, tutaj wszystko się broni. To jest cały czas tak, mówiąc wprost, bardzo równa pozycja. I no, zobaczmy po prostu, jak ta partia się toczyła dalej. Hetman C4, tutaj bronimy. Wiadomo, że tutaj panowie się troszkę też testują. Wieża zagrywa na D4. Hetman z powrotem na C7. Czyli tutaj widzimy, ataki się za bardzo nie przydają. Kamil Plichta, którego serdecznie pozdrawiam na streamie, mówił właśnie, że Skoczek, który jest blisko króla i. Hetman chce atakować króla, to znaczy, samotny Hetman, jak atakuje króla, to skoczek jest bardzo dobrym obrońcą tego króla, i to jest prawda, tu się to ładnie sprawdziło. I G3, no to jest już właśnie taka pierwsza niedokładność białych, niepotrzebna, dlatego że białe mogły swobodnie zbić kolejnego pionka bez żadnych krępacji, tutaj wszystko by stało dobrze. No ale dobra, poszedł ruch G3, posunięcie B6, i teraz białe właśnie zbiły na A4. Właśnie. Ruch B6 już też jakiś się troszeczkę podejrzany. Tutaj silnik wskazuje jako Hetman C1. To są właśnie te błędy typu B6, które wskazałem tutaj na początku partii, które też nie są do końca takie właśnie zauważalne jako błędy. No ale y, tak to y, maszyna ocenia. Wieża A4, skoczek D7 znajduje lepszą placówkę y, wieża E4. I to jest kolejny na przykład taki, taka niedokładność. To się narzuca, że wieża chce wejść tutaj. Y, lepszym zagraniem byłoby na przykład y, wieża na D4. Dlaczego? No właśnie, no przede wszystkim po d4 wieża szuka tutaj defensywy, czyli obrony punktu c1. Zobaczcie, no tak silnik myśli, tak silnik mówi, więc trzeba go słuchać, gdy mamy dwa pionki więcej. Może to jej racja, żeby troszkę przejść do defensywy, gdy król jest względnie bezpieczny przy skoczku. Wieża jednak zagrywa na e4, nie ma opcji powrotu. Tutaj g6 nastąpiło. Hetman f4 spróbował wymiany hetmanów, jednakże no nie tak łatwo te hetmany wymienić i pierwszy bardzo poważny błąd ze strony białych, hetman bije h6, no i tu się nasuwa, nasuwa takie stare, może nie powiedzenie, że w szachach jak mamy pionka więcej, no to nie bierzmy drugiego, bo mamy szansę przegrać. Jak już weźmiemy trzeciego, to już przegrywamy na pewno. I to się tutaj w tym momencie może sprawdzić, dlatego że białe mają trzy pionki więcej, ale pozycja jest już przegrana. Tak, jest przegrana dla białych, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Dlaczego? Otóż, tak jak poszło w partii, należało tutaj białymi zagrać wieża B4, bronić, po prostu pionka, bronić skoczka, czyli trzymać się defensywy. Jednakże po wybiciu na H6. Hetman wybił na B5, bardzo dobrze teraz grają czarne, bez większych błędów. Posunięcie A4 równie dobre, odpędza Hetmana, no Hetman zagrywa na C6, cały czas silnikowe pierwsze ruchy, Hetman wraca na F4. Skoczek C5, wszystko tutaj czarne, teraz realizują bardzo dobrze. Plan jest prosty: naciskamy na tego pionka A4. Tutaj wieża A8, skoczek ładnie, patrzy na pionka Hetman, patrzy na pionka. To jest plan bardzo prosty: wieża C4, no i teraz wieża D8, i kolejny błąd, tak naprawdę, który wypuszcza szansę na wygranie pozycji, dlatego że no wieża A8, jak najbardziej chcemy grać wieża A8 i jak król ucieka. Zauważmy, że jak damy szacha na d3, no to tutaj po ewentualnym po tym wybiciu, no to też wieża zbije nam hetmana, więc widełki na d3 nie działają w tym momencie, ale ruch b5 działa i po ruchu b5 można składać broń. Tutaj chyba najlepszą obroną, z tego co silnik wskazuje, to jest wybicie skoczka, no ale potem sprawa jest już względnie prosta, no jednakże poszło Inaczej. No tutaj, po, oczywiście, po B5 się wszystko otwiera, moi drodzy. No, wybicie. Nie trzeba tutaj za dużo analizować. Figury czarnych weszły jak w masło, i przeciwnika tutaj po prostu strasznie męczą. A król czarny jest bezpieczny. Po wieża C4, wieża D8. Nie tędy droga. Jednakże wieża zagrała na C2, to też jest kolejny błąd, dlatego że no co tutaj wskazują zagrania typu wieża B4, znowu to samo. Czyli wieża B4, bronimy sobie tutaj tędy tego naszego białego króla. Wieża jednak na C2. Zobaczcie czasami jakieś są opcje szachowe i hetman A1. I kolejny błąd ze strony czarnych właśnie, wypuszcza wygraną pozycję. Jak należy zagrać? Otóż znowu wieża A8, po raz kolejny ten sam motyw tutaj e, się pojawia. No niestety e, dla czarnych, tutaj czarny zagrały hetman h chociaż e, optycznie wygląda to dobrze, dlatego że może wieża wskakiwać na D1 i atakować. Wygląda to dobrze, ale tak jednak no nie jest. E, tutaj hetman B4 broni. Na co skoczek A4 zostało zgrane? Bardzo sprytne posunięcie, bo po wybiciu na A4 jest wieża A8. I co ciekawe, wieża D2, kolejny błąd e, białych. Dlaczego? E, dlatego, że tutaj, no właśnie, ja cały czas powtarzam. To już do znudzenia. Silnik mówi jedno, ludzie grają drugie. Tutaj. Należało mimo wszystko zbić na A4. Silnik robi chłodne kalkulacje, u człowieka grają emocje, więc bardzo trudno oddać Hetmana w tej wersji. Powieża A8 i po wybiciu na A8 ta pozycja no, jest dla czarnych niby lepsza, ale y, tak naprawdę tu chyba można ustawić kamienną ścianę. To znaczy, tak skoczka przestawić prawdopodobnie gdzieś na B3 i na D4. I 4 pionki y, na dwa pionki w tej wersji zwierząt. Y, Wydaje mi się, że to jest sytuacja nie do przebicia. Mogę się mylić. Silnik mówi minus 1, ale silnik to zawsze mówi troszeczkę więcej, jak jest Hetman w grze. No dobra, poszło inaczej, poskoczek A4, wieża D2 i teraz wieża C8. Tutaj można było również wieża A8 znowu zagrać. Hetman E7. Próba jakiejś wymiany wieży to jest zawsze miło, ale Hetman wraca na A8 i wszystko broni. Wieża na A2, posunięcie B5. Zauważmy, że teraz czarno odbiły jednego pionka i otworzyły linię, więc no, biały król ma takie, można powiedzieć, problemy. I białe mogą stać, muszą tutaj stać troszeczkę w miejscu wokół swojego monarchy. Hetman znowu zagrał na H1, wieża. Zegrała na A3 i Hetman zbił na H2 No silnikowi ten ruch się mało co podoba Ale nie wypuszcza to przewagi Dużej czarnej, czarnych, a, przepraszam Tutaj Hetman F3 niby wskazuje Żeby może wejść Hetmanem na D1 I jednak te figury, żeby grały aktywnie, nie wiem Ja bym tego pionka również Próbował zbijać W tym wypadku pytanie, czy można zbić na B5 Otóż posunięcie, e, bicie na B5 jest e, tragiczne ze względu na e, Hetman H8, bardzo sprytny ruch i tutaj po król A2, wieża wchodzi na C2. Mega geometryczne, fajne opcje się dzieją, jednak pionek B5 jest nietykalny i Hetman zagrywa na D2 e, w tym momencie Hetman H5. No, wziął pionka, odbił pionka, wraca. E, e, posunięcie. F4 hetman F5 hetman D3 spróbował wymiany hetman daje szacha znowu hetman D4 hetman nie chce wymiany wraca na E7 wieża B3 ok, wieża w końcu znalazła placówkę na 8 to jest powiem tak to jest wygrana pozycja czarnych ale żeby to wygrać no to jest jeszcze sztuka oczywiście wieża znowu zagrywa na A3 no to wieża D8 e, Można by było tutaj na przykład zagrać B4, właśnie. Wieża D8 to jest kolejna taka niedokładność, gdzie można czarnymi zagrać lepiej w tej sytuacji, bo B4 i wieża A2, Hetman B7. Chodzi o to, żeby tutaj pchać tego pionka na B3, i na przykład Hetman D1, B3, wieża A3 i skoczek C3. Można się poddać w tej sytuacji białymi. Nie ma szans żadnych. No, chyba to jest dosyć widoczne, że jak skoczek zbija, to wieża zbija, i tak dalej. E, no dobra. Lecimy dalej, w tej sytuacji powierza a3, wieża d8, w tym momencie hetman zagrał na e5, no i teraz młody hindus, no właśnie, podejmuje decyzję, jaką podejmuje. Tutaj hetmany należałoby zachować, trudna też opcja, jeżeli nie widać siły przebicia, więc ja się nie dziwię, że zbił hetmana. To też jest niezły wybór, ale daje szansę białym na uratowanie partii. No i teraz wieża E8. Ja się nie dziwię czarnym, bo czarne wolą jednak bezpiecznie troszeczkę pograć i mieć przewagę trwałą. No i nie ryzykować powiedzmy za dużo. i Powieża E5 widzimy, jest pionek więcej u czarnych, technicznie rzecz biorąc, pozycja powinna być wygrana dla czarnych. Skoczek zagrywa na A3 i skoczek C5. Nie ma wyboru. Ten pionek na B5 zostaje zbity i wieża E3. Bardzo ładny ruch. To trzeba było dostrzec, bo atakujemy skoczka, więc jak ten zostanie zbity, to bierzemy skoczka, a potem tego pionka dwa pionki wygrywają. Skoczek jednak na C4. Wieża nie może zbić piona, bo leci skoczek, więc dała szacha. Król B2, skoczek E4. Kwestia techniczna. Tutaj za dużych już błędów jedna i druga strona nie robi. Posunięcie G4, szach na E2, król C1, skoczek na F2. No, widzimy, po pionka idziemy, pionek zagrywa na G5. No i pionek już dalej nie ma opcji przejścia, więc jest trwały punkt, który możemy próbować atakować. Król G7. Tak, na takie ruchy zawsze tutaj czarnymi mamy czas. Skoczek D2. Bardzo trudno się oczywiście białymi. Oni te pozycje i wieża zagrywa na E8, król zagrywa na B2, wieża C8 odcięcie, króla bardzo ładna sprawa, król zagrywa na, przepraszam, nie na B3, tylko wieża zagrywa na D5. W tej sytuacji skoczek daje szacha, król na A3, skoczek E3, wieża D3 i skoczek zagrywa na C4. No właśnie, bardzo fajne podejście. Pytanie, czy właśnie wymiana tych skoczków jest dobra? Otóż, co by się stało, jakby skoczek wybił na C4? No to wieżą oczywiście trzeba odbić i pytanie, jak wygrywać tę pozycję yy, czarnymi. Jak tę wieżówkę wygrywać? Plan prosty. Zobaczcie, bo grozi na przykład zagranie takie, albo grozi zagranie takie. Znaczy bardziej tutaj e, grozi. No więc jak wieża zagra tutaj, to my zawsze tym królem podejdziemy sobie tą ścieżką bez problemu przez F8, E7, E6, F5. No ale jeżeli na przykład wieża D5 by chciała bronić pionka, to plan również prosty. Wieża F4, król podchodzi, wieża F5. Wygrywamy partię tu po wybiciu, nawet pionki się zdwajają, jesteśmy szybsi królem. Prosta sprawa. No więc po skoczek C4 król zagrał wyżej. Czarne mimo wszystko wymieniły, bo król jest niby bliżej troszeczkę, ale to może nie wystarczyć i wieża zagrywa na C1. Mamy czas. Wieża A2 i zobaczcie, co robią czarne. Król G8. Wieża dała szacha, no to król G7 oczywiście. Wróć. Król zagrał tutaj na H7. Bez większego znaczenia. Wieża wróciła na A2, król znowu na G7. Wieża A5, król F8. Ja przypuszczam, że jak tutaj czarne by chciały grać tędy, na przykład i białe by tutaj trzymały tą ósemkę, no to zawsze można grać z tym planem wieża F1, wieża F5. No ale gdy tutaj białe pozwoliły, to król zagrał na F8. Kamil Plichta tutaj rzuca 26 zł do skarbonki. Jak nie wiecie o co chodzi, to zapraszam na fanpage Kamila Plichty. To już nie ściema, łysy robi GM-a i tam Kamil ładnie opisał rzutkę na wośp. Jeżeli w, pa w partiach w tym turnieju będzie zagrany król F8, to daje 26 zł za każdy ruch F8. Dobra, dosyć tego, to już Kamilo, Kamila żeśmy tutaj zareklamowali bardzo mocno. Zresztą swoją drogą świetne kursy Kamil pisze, także warto na pewno. Tutaj wieża zagrywa na A7, król E8, wieża znowu na A5. I król d7. Zobaczcie, prosta sprawa: król sobie przeszedł. Wieża a6. Jeżeli król nie miałby opcji przejścia, cały czas powtarzam, ten ruch wieża z f1 na f5 działa. I teraz król e7 z powrotem, wieża na a2. Król na E6, wieża znowu na A5, wieża F1, zobaczcie, tutaj e, znowu ten plan jest zagrany, tutaj nastąpił szach. Trzeba bardzo uważać też na takie posunięcie, bo możemy pa partię bardzo szybko przegrać po tym posunięciu, więc e, pułapka jest, król E5, wieża dała szacha, król F4, e, król C3 i król G4. W tej sytuacji e, Hindus tutaj widit poddał partię. Bardzo zacięta walka, 78 posunięć Bardzo dużo też błędów z jednej z drugiej strony Chociaż te błędy, jak już mówię, nie były super zauważalne Ale poważnym błędem było na pewno Hetman H6 W każdym razie W tej sytuacji już tutaj wystarczy Zagrać wieżą, zdjąć pionka I sprawa jest już banalna Dzięki serdecznie za uwagę Pozdrawiam, cześć